Fiz tá красив, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Witam, z tej strony Szarak. Zapraszam na film Cała Prawda o odcinku Karty Sąsiedzi. Zacznijmy od początku i cofnijmy się do źródeł, a konkretnie do drugiej połowy 1994 roku. Wtedy to właśnie ukończony został odcinek 49 Windsurfing. Ekipa studia IVE z panem Lubomirem Beneszym i Władimirem Irankiem miała w planach kolejne odcinki Sąsiadów oraz prawdopodobny film pełnometrażowy. Niestety, 12 września 1995 roku Lubomir Bener zmarł, zostawiając ekipę studia samym sobie. Mijają 3 lata, jest początek 1998 roku. Franciszek Wasa, jeden z animatorów studia IVE, decyduje się na kontynuację Sąsiadów. Nie posiadał jednak praw autorskich do postaci Pata i Mata. Prawa te należały do spadkobierców Lubomira, czyli do jego syna Marka Benesza oraz Władimira Iranka. Produkcja odcinka prawdopodobnie trwała 4 miesiące z uwagi na jego długość, czyli 11 minut i 20 sekund. Głosu sąsiadom użyczył znany czeski aktor Dawid Nykl. Był to pierwszy i jedyny odcinek Sąsiadów, w którym za edycję odpowiadał Borys Machytka. Odcinek też jako pierwszy w historii Sąsiadów został nakręcony w formacie panoramicznym, czyli 16:9. Plan był bardzo prosty, nakręcić 52 odcinki nowej serii, a także film pełnometrażowy. Ukradziono znaczną część pieniędzy ze studia IVE. Najprawdopodobniej te pieniądze miały posłużyć za budżet na produkcję nowych odcinków. Marek Benes i Władimir Iranek opuścili studio IVE w 1998 roku, ogłaszając bankructwo studia. W połączeniu tej sytuacji z brakiem praw autorskich do postaci sąsiadów oraz że spadkobiercy zakazali publikacji, odcinek nigdy nie doczekał się emisji w telewizji. W 1999 roku odcinek został wybrany na pokaz na filmowym festiwalu NSI 1999, jednak dziś już nie wiadomo, czy tak naprawdę odcinek pokazano na tym festiwalu, czy nie. Począwszy od 1998 roku, na 4 długie lata odcinku wiedział mało kto. W 2002 roku koreański oddział studia IVE Asia wydał 2 kasety z sąsiadami z angielskim dubbingiem do celów edukacyjnych. Wśród odcinków, na których 2 kasetach VSH znalazł się odcinek Karty, jednak był pod kilkoma aspektami inny od oryginalnego odcinka. Po pierwsze, usunięto czołówkę i napisy końcowe. Po drugie, oryginalny czeski dubbing z Dawidem Nyklem został zastąpiony nową ścieżką dubbingu w języku angielskim. Mija 10 lat, jest rok 2012, do sieci trafia niespodziewanie 1,5-minutowy fragment odcinka bez dźwięku. Nasza historia zostaje zakończona jednak 2 lata później, a dokładnie 13 marca 2014 roku, kiedy to użytkownik YouTube o nazwie Lee Eun-seok ostatecznie udostępnia do sieci odcinek z kasety VHS z roku 2002 z angielskim dubbingiem i napisami. Na tym kończy się cała długa historia odcinka 50 Karty. I to już wszystkie, cała, można powiedzieć, historia, mówiąc troszeczkę i też gwarą, nie wiem nawet z jakiego regionu. Jeszcze raz, a w sumie pierwszy raz dziękuję Raxo98, naprawdę szanuję bardzo za podesłanie aż takiej porcji informacji, za znalezienie tego, naprawdę ogromny szacunek. Wbijajcie na jego kanał, jest w opisie. Mam nadzieję, że za dużo błędów nie zrobiłem podczas czytania tego, bo nagrywałem to na raz. Jeśli wam się spodobało i chcecie więcej takich ciekawych historii, to możecie oczywiście zostawić łapeczkę w górę. Myślę, że w sumie z 250 na pewno potraficie tutaj zostawić. Także ja się z wami żegnam. W tle widzieliście cały odcinek Karty. No i to jest chyba tyle. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć.